a nie przygód. My, misiaki detektory gotowi na wszystko. Las wykopi, oto nasz bieg. Przygoda czeka, skarby nas wołają. Razem odkryjemy nowe światy. Wśród świeżego powietrza, tak radosnego. Poszukiwacze przygotowani na wszystko. Przygodowe serca biją mocno. Dzień dobry, dzień dobry. Ruszamy w teren u Areckiego. A tutaj ostatnio zawsze fajnie jest, więc tam gdzieś jest. To dzień dobry. Hello. Do pierwszego. I pierwszy ładny sygnał. I tutaj coś mamy. I pierwszym ładnym sygnałem jest... śmieciuch. No dobra. I co już masz? O nie! I to jeszcze jest nietypowy. Ujoj, ty takiego nie widziałam. Ja też pierwszy raz go widzę. A co macie? Ale śliczny, gratki. Gratki, piękny szerfik. Szerfa, ale jakiegoś nietypowego. Co? Szerfa, ale nietypowego bardzo. To są tych dwóch braci. To coś tam, to jest ładne. O, z tej strony idealnie, ale super, fajnie. No, gratki, lecimy. Wychodzi. I tu jest jeszcze jeden, słuchajcie. I to jest sygnał, którego szukałam. Bo mamy moniaka pierwszego. I jest to jeden fening. Roku nie widzę, bo jest zeżarty. Na podsumowanie zobaczycie. Fenolek. Dobra. Znowu na wierzchu jakiś. I co my tu mamy? Mamy krągłość i mamy... Ło, dyszkę! 10 fenoli, ale w jakim ładnym stanie, słuchajcie. 1918, przepiękny stan. Znowu odgarnięte tylko nogą. I ponoć gdzieś tu jest. I mamy łuskę zgniecioną. Znowu taka jakaś chyba myśliwska z żołędziem. Tym razem dłuższa. O proszę. No dobra. I kolejny, ale jest głęboki. Duży. Tak mi się... przynajmniej zdaje. Głębi. Mam. Co my tu mamy? Łyżka. Kawałek łyżki. Bez rączki już. Ale przemielona, słuchajcie. Ale przemielona, spolaszczona, ale to ewidentnie była łyżka. Zobaczcie. Na samym wierzchu coś. Zobaczymy. To jest świeżo przetalerzowane pole. Więc jest szansa, że coś będzie na wierzchu. Sprawdźmy. No i jest. I mamy hak meblowy najpewniej. Oczywiście. No, ładny, powiedzmy. Tu jest. Ja pitole. I ja za takim
zwykłym gaciakiem się tyle oszukałam. No dobra. I co tym razem? Coś dużego. Będzie złom. Mamy ołów. Jeszcze ze sznurkiem w środku, słuchajcie. Obciążnik do siatek. To był ciężarek po prostu obciążający siatki rybackie. Sporo ich tutaj wychodzi. Dobra, jest ołowik. Ale zaczęło wiać okrutnie. Zobaczymy, co ten okrutny wiatr mi tu przyniesie. O, mamy jakieś obicie, okucie od czegoś najpewniej. Coś ładnego, słuchajcie. Już wam pokazuję. Coś ładnego. Przetrę to troszkę szczotką. Wygląda jak nabijka od czegoś. Już wam pokazuję. A tak to wygląda, słuchajcie. Nie wiem, w którą stronę to miało być. Czy tak. O, coś ciekawego. Ewidentnie jakaś nabijka. Może tak? Trochę jak topór, nie? Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie. O kurde. Ale to było coś fajnego. Ale jakie to musi być stare, słuchajcie. O Jezus. To się rozlatuje w rękach. Masakra. Dobra, zobaczę, czy jest jeszcze reszta. Ale sztos. Patrzcie, tu jest jeszcze sygnał. Tu jest jeszcze sygnał. Jest jeszcze kawałek. Dobra. Stare, delikatne, miedziane. Ale jest fancik. Mega. Idziemy Kasi to pokazać. Przy okazji zobaczymy, co tam u niej. Zobaczymy, co ona na to powie. Mam nadzieję, że ty bardziej masz czym niż ja. Ale ja się pochwalę, bo to pierwszy mój jako taki fan dzisiaj. Fajnie. Stary, to musi być strasznie, bo się rozpada w rączkach. No. Chyba to diabło mnie chcący też. Ale fajne oczka. No, miedziane. Się. Delikatne bardzo. A ja narzekam, bo nie ma fenoli. Ja mam 11. W dwóch monetach. To już jest ten moment, że mam ci wyciągać? A pokaż. Ty sobie jaja robisz? A dlaczego? No jedno srebro, drugie srebro. 48, a jednej nie widzę, a co? Ja ci powiem. 48 i... nie wiem. I 48. Tak? Dwa razy 48. Dziękuję. Dobra, to jeszcze dalej. Ty przed chwilą narzekałaś, że nie masz fenoli. No nie mam fenoli! 5 groszy prylu. Czekaj. Dobra, tu jest 48. Co ja tu jeszcze mam wdupczone w to? No i te. Czekaj, odmoczyło się, ale to chyba, jak się mówi, zwykły plaskacz. Tak. Nic tu nie widzę. Dobra, ten malutki. Ten. A i w ogóle takie jeszcze inne fajne rzeczy. Słuchajcie, kumacie fazę. Przychodzę do niej. Pytam się, co tam, a ona mówi, że jest niezadowolona, bo nie ma fenoli. No nie ma fenoli. Po czym wyciąga mi dwa razy 48 część telara. Niemożliwa. Gratki, Kasiu. Znaczy, no dziękuję, ale jest fenole. Ja mam masakra. Z nią się zrobiła masakra. I tutaj przy okazji pozdrawiam Grocha, bo też mam zarąbistą tą zapalarę. Nie wiem, czy to nie jest taka sama jak ma Grochu. Pokaż ją tu. Tu. Ten, ładne wzorki. Pokaż ją na dłoni. Proszę.
Ej, mega, gratki, gratki. Znowu jakiś na wierzchu. I tutaj, i co my mamy? Guziczka plaskacza. Malutkiego. Malutkiego guziczka. Dobra. Coś mamy. A. Dener myśliwego. Dener myśliwego. Słuchajcie, Kasia sobie jeszcze tupta, a ja wam pokażę, co u mnie wyszło. Nie mam się zbytnio czym chwalić, więc dzisiaj będę się chwalić fantami Kasi i Arka. Można i tak. Będę sobie na tobie content robić. Content? Tak, wybijać się będę na ich fantach, słuchajcie. Już wam pokazuję, co u mnie. Dużo pierdółek, z monetek to dyszka, cesarstwo, jedyneczka, cesarstwo, guziczek. No i tutaj takie pierdołki, kawałek dzwonka, kawałek jakiegoś zapięcia. Arek mówi, że ma drugą część od tego w domu, więc tak to u mnie wygląda. No i fantem chyba dnia u mnie dzisiaj jest ta kieta. Podejrzewam, że łańcuszek od zegarka. Stary, sypiący się, miedziany, ale fajny. Gratuluję ci, Bożeś, pozamiatał dzisiaj totalnie. Zaraz będziemy mokrzy, a Kasia jest, słuchajcie, gdzieś tam za tym drzewem, nie? Zaczyna padać, a tutaj macie Arka z Nightki. I Arek dzisiaj pozamiatał przepiękny szerfik, ładny fening, ale to, co widzicie tutaj, to jest sztos. Czy ty wiesz, co to jest? To jest coś z roztoku. Coś z roztoku, ale bardzo stare. Gratuluję. Kasieńko, żeś pozamiatała dzisiaj. Słuchajcie, zobaczcie, zaczniemy od mniej ciekawych. Jak mniej? Taka zdobiona blaszka, ołowiany żołnierzyk na kuniu, zapalniczka, dla mnie, jak zobaczę, ołowie. Jak no i słuchajcie, Kasieńka dzisiaj tak. To, co widzicie na górze, te trzy monetki, to są 3 razy 48 część talara. Tak, dobrze słyszycie. Tutaj jest fenolek, 5 groszy z PRL-u i 3 guziczki. I co? PRL 65, pozdrawiam serdecznie. Do tych od 48 też pozdrowisz? No pewnie, że tak, kurczę. Wszystkiego dobrego i zdrówka, nie? To tyle na dzisiaj, pozamiatali. Kasiu, gratuluję. Thank you, Areczku, witasz. A ktoś wyjaś? Nie, druta. Areczku, dzięki za gościnę, jak zwykle. Proszę. Zostawcie suba, łapkę, komentarz i widzimy się w następnym.